Dzień dobry. W tym zadaniu chodziło o to, żeby zobaczyć, że wynik dodawania wektorów A i B nie zależy od tego, w jakiej kolejności je dodajemy. Zarówno jak dodamy A dodać B, albo jak dodamy B dodać A, to wynik będzie dokładnie taki sam. No i to widać na tym obrazku. To jest tablica jednego z uczniów. No i teraz to, o czym chcę powiedzieć, to to, że nie tylko długość wektora A i B jest taka sama jak długość wektora B plus A, znaczy długość wektora A plus B nie jest taka, jest taka sama jak długość wektora B plus A, ale także jego kierunek jest taki sam. Innymi słowy, te dwa wektory są takie same. A plus B równa się B plus A. I jeżeli mamy działanie, którego wynik nie zależy od kolejności tych składników, to o takim działaniu mówimy, że jest przemienne. No, dodawanie oczywiście jest przemienne, tak? 3 plus 4 to jest to samo, co 4 plus 3. Okazuje się, że dodawanie wektorów też jest przemienne. I o tym chciałem wam powiedzieć.